Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, poza odcinkiem troszeczkę sobie pobiegałam i poekspiłam. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że troszeczkę, bo chyba dwa poziomy wbiłam. Albo jeden i zdobyłam sporo podków. Powybijałam sobie górskie trole wszystkie. Gdzieś tam rykoszetem trafiły się cyklopy 2. I resztę eliksirków tego typu znalazłam. Jeżeli chodzi o eliksiry eleksowe, to znalazłam te dwa napoje na punkty doświadczenia. Parę napojów tych dużych eleksowych, chyba 5. I zrobiłam też sporo, bo znalazłam bardzo dużo eleksów w czystej formie. Miałam go aż 314, więc udało mi się z tego naprawdę dużo eliksirów zrobić. Tak naprawdę połowę. Więc teraz będziemy to wszystko pić. I zobaczymy za chwilę statystyki, plus będziemy chodzić po nauczycielach i sobie ulepszać to, co trzeba. Mamy 23 punkty nauki, 24 punkty atrybutów. Mam też wymagane paliwo, żeby sobie uzupełnić maksymalny poziom paliwa do 50. Też troszeczkę złota, posprzedawałam jakiś tam syf, a to znalazłam, a to coś. Ale mamy paliwa tyle, ile trzeba, żeby sobie tutaj na full ulepszyć nasz jetpack. Więc będziemy też to robić. Skąd mam to paliwo? No jeżeli chodzi o paliwo, to znalazłam część paliwa, część kupiłam, jak napotkałam jakiegoś kupca, więc mamy fulla i możemy teraz już naszego Jaxa tak naprawdę wykoksić, a ja niepotrzebnie poszłam dalej, bo tutaj mamy przecież stanowisko. Ulepszymy sobie jetpack na maksa, czyli damy sobie też retro rakiety, całe paliwo. Powinno mi go wystarczyć. Mam nadzieję, że umiem liczyć. Zaraz zresztą się okaże. I potem będziemy jeszcze chodzić po nauczycielach. No i pięknie. Full mamy paliwo. I teraz ulepszamy sobie jetpack. Jak mi jakichś punktów braknie, to sobie dokupimy, ale widzę, że mi nie brakło. Mamy jetpack ulepszony na fulla. Zaraz powinnam dostać osiągnięcie, znając życie. Bo chyba jest za ulepszenie jetpacka osiągnięcie. Dobrze. Dokładnie, mamy osiągnięcie na skrzydłach wolności. I teraz tak, ulepszymy sobie również inne rzeczy. To znaczy, jeżeli chodzi o tą budowę, możemy się nauczyć tego już prawie. Byłam pewna, że mi starczy miksturek, ale najwidoczniej się przeceniłam. Cóż, ale to nie szkodzi, bo możemy sobie to ulepszyć. Dzięki temu możemy się nauczyć właśnie przetrwania na najwyższym poziomie już. I dodatkowo jakiejś tam innej rzeczy, tylko chciałabym sobie zaznaczyć nauczyciela. Do przetrwania. Tutaj jest. Tylko, że to jest chyba... Okej, to jest Ghosta na szczęście. Już się przestraszyłam, że to może być Attila, bo nie wiem, czy możemy z nim rozmawiać po tej całej akcji na arenie. To znaczy, no, jakby zginął, to tym bardziej nie moglibyśmy z nim rozmawiać. A teraz, no, nie wiem, czy się otrząsnął, czy się nie otrząsnął. Nie sprawdzałam tego. Moglibyśmy zerknąć, ale niekoniecznie mam na to ochotę. Szczególnie, że no wiecie, sprawy organizacyjne znowu nam zażrą zbyt wiele czasu i potem wyjdzie wszystko tak, jak ma wyjść, czyli nie tak, jak trzeba. Myślałam, że będzie jakieś osiągnięcie za ulepszenie sobie tej umiejętności Morkonów na maksa. Niestety nie było. No, mówi się trudno. Ale mogę sobie tutaj ulepszyć to, co trzeba. Cześć, Ghosta. Naucz mnie czegoś. Ty też uczysz tych rzeczy, ale one mi się raczej nie będą przydawały. Zwiększa twoją odporność o 20. I ta regeneracja zdrowia, no my to mamy, więc tego nie potrzebuję raczej. Jak wygląda u nas sprawa z tymi punktami? Mamy 18 punktów, więc ja mogłabym tutaj ulepszyć sobie coś na fulla. Tutaj byśmy przeznaczyli tak, 3 punkty, 2 to jest 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12 punktów by nam tutaj zeszło w to przetrwanie. W sumie moglibyśmy. Na pewno tego wilka chciałabym się też nauczyć. Tutaj widzę, że Vlad od razu nas uczy. Bo teraz chodzimy sami, bez towarzyszy. Oni są w Mararkorze. Rozmawiałeś z Bahadurem?
W jakim celu? W związku z moim awansem na stanowisko Mordraga, mistrza cysterny krwi. A, jasne. Tak. Zaczynasz natychmiast. Muszę przyznać, że gdy pokazałeś się u nas po raz pierwszy, nie wróżyłem ci zbyt świetnej kariery. Mnie z pewnością cieszy to, co osiągnąłeś. Odwiedź mnie przy okazji w cysternie krwi. Teraz ja odpowiadam za szkolenie Morkonów. Bez dwóch zdań zdołam ci pokazać kilka sztuczek. Do zobaczenia na miejscu. A to ciekawe. Nie upraszczasz tego? Nie wierzę. Jesteś nauczycielem, ale czego? Uczysz walki. O, uczysz naprawdę wiele rzeczy. Ale ja chciałam do Vlada pójść. Mordrak był jednym z moich najbliższych przyjaciół. Wiesz o tym? Co masz na myśli? Cieszę się, że to ty wysłałeś go do Ravaka i tyle. Co prawda z początku nie budziłeś mojego zaufania. W międzyczasie wybrali cię jednak Kaan i Bahadur. Ravak zaiste cię pobłogosławił. Gratuluję awansu na prawą rękę. Niech Ravak nad tobą czuwa. Pokaż mi, jak być lepszym łowcą. Pewnie. Dobra, to korzystamy. Nie mam sprytu tyle. To nic, to sobie dorobimy spryt. Kurwa, brakuje mi jednego punktu. To mam za swoje, co? Dobra, to się tego nie nauczę. Czego jeszcze możesz mnie nauczyć, Vladzik? Moglibyśmy się nauczyć tego. Podobno umiejętność jest zbagowana, dlatego no nie wiem, czy to ma sens. Jeszcze ta regeneracja witalności mnie na pewno interesuje. Kto mnie tego nauczy? Regeneracja witalności... O, Batulga. Dobra, to widzę, że wszyscy są koło siebie. Nie muszę daleko biegać. Zastanawiam się, czy rozwinąć przetrwanie na maksa, czy rozwinąć sobie... ten... umiejętności te takie, wiecie, charakteru jakby na maksa. Tutaj już mamy regenerację witalności. Sprawdźmy tę umiejętność. Mam jeszcze 15 punktów. Tutaj no to są, wiecie, takie główne, z których i tak już raczej nie będę korzystać. Więc myślę, że postać bym wolała później. To przetrwanie byłoby spoko, ale i tak sobie teraz nie ulepszę tej jednej rzeczy, bo mi brakuje punktów. Atrybutów. Będę potrzebowała nowego poziomu do tego. Mogę sobie dać jeszcze tutaj w inteligencję, więc wykorzystam te dwa punkciki. I teraz tak. Regeneracja zdrowia. Nie wiem, czy mi się to opłaca. Wydaje mi się, że niekoniecznie. Ale może byśmy to zrobili. Ewentualnie to. Gosta. Wiecie, ja mam te swoje rytuały, ale czy mnie to jakoś bardzo rajcuje? A tego kto mnie uczy? Okej, nikt tutaj. Dobra, to wiecie co? To jeszcze zrobimy tak. Pokaż mi coś. Ty już mnie nauczyłeś fulla ze swoich umiejętności. Dobra. Pójdziemy jeszcze raz do Gosty, pójdziemy do Vlada. Będę sobie ulepszała tutaj te rzeczy związane właśnie z przetrwaniem już na full. I tak już nie mamy na co wydawać punktów, także... bez jakiejś, wiecie... Wtedy będziemy mogli też sobie rytuał zmniejszyć, szczególnie, że no mam właśnie te punkty. Tutaj już Vlad mnie tego powiedział, że mnie nie nauczy, bo mi brakuje jeszcze sprytu. Ale możesz mi dać szósty zmysł. Czyli z samotnym wilkiem będziemy musieli sobie poczekać. Dalej. A to mnie uczy ta sama osoba? No to wychodzi. Uczy mnie tutaj Kora w depozytorium albo w forcie Tilas. Dobra, to chodźmy do Tilasa w takim razie. Nie wiem, dlaczego pokazuje mi jakiś... Aha, no tak, nauczyłam się już pokazywania wrogów na radarze. Podobno jest to zbagowane, to znaczy jak nie przeszukamy też jakiegoś ciała potwora, to podobno widzimy tego wroga na radarze dalej. Wiecie, ja z tego nie korzystam. To było fajne w jedynce. A szczególnie w momencie, gdy rozpoczynaliśmy grę, bo
Wtedy faktycznie te potwory mogły nam zrobić sporą krzywdę. I no było to po prostu przydatne. Gdzie ty jesteś, bo cię nie widzę, chłopie? Cześć, Tilas. Naucz mnie czegoś i ty mnie możesz nauczyć tych rzeczy. Jeżeli chodzi o rzeczy związane z charakterem, to mnie może uczyć tego Chloe. Czyli tak, jeden punkt tutaj zostaje. Tutaj i tak sobie nie ulepszymy tego. Tutaj mi też chyba braknie punktów. Tutaj uczy... Halvar jeszcze tego uczy. To może być. Jeszcze uda nam się uzbierać sporo tych punktów. Myślę, że ulepszymy sobie postać na 100% w tej grze. Oczywiście tyle, na ile jest to możliwe, bo wiadomo, umiejętności albów czy umiejętności berserków będą niemożliwe do wyuczenia się. Chcę się od ciebie uczyć. Ty mnie możesz nauczyć mola książkowego. A jak z tymi pozostałymi rzeczami do umiejętności? Na przykład tutaj. Tania nauka i te rzeczy. Chloe. No to do Chloe pójdziemy. Wiadomo, nie ulepszymy wszystkiego teraz, w tym momencie. Okej, mamy retro rakiety, jak widzicie. Retro rakiety pomagają nam w lądowaniu. Ale mam wrażenie, że to paliwo się jakoś teraz bardziej zużywa niż wcześniej. Może mi się tylko tak wydaje. Na brodę. Dobra, jeszcze od ciebie się nauczymy co nieco. W sumie tego, co mogę. Widzę, że aż mi kryształków brakuje już. Co? A ty nie pohandlujesz ze mną? Chyba nie. Nie wiem dlaczego. Dobra, ty nic nie masz ciekawego. Tutaj możemy posprzedawać te dwuręczne bronie. W ogóle zaraz wam też jeszcze pokażę rzeczy legendarne, które zdobyłam. Światło Kalana udało mi się na przykład zdobyć. Prawda jest taka, że ja raczej nie będę z tego korzystała. Udało mi się też zdobyć Kapitana Spike'a. Jest to kolejna broń. Jest... Nie no, mój zwiastun żalu jest lepszy. Dobra, na pewno to jest gorsze. Bum bum papa, no nie korzystam już raczej, ale sobie zostawię. Dobra, na razie nam wystarczy tyle kasy, myślę. Chloe, naucz mnie więcej. Nauczymy się tego dalej, tyle ile mogę. A ciekawe, kto mnie tego nauczy. Nie, to poważna sprawa. Ewentualnie, żeby troszeczkę było teraz zróżnicowane. Chociaż tutaj. Tiark. Podobno kto. Dobra, to niech będzie. Jeszcze zdobędziemy chyba sporo eleksu, myślę, w tej takiej czystej formie, więc... A, Tiarg jest na dole, dobra. To już wiem. Przypomniało mi się, że Tiarg jest przecież szponem. Więc... Okej. Okay. Cześć, Tiarg. Pomóż mi się rozwinąć i ty uczysz tych dwóch ostatnich rzeczy. Dobra. O, ja mam jeszcze jeden punkt. Myślałam, że już nie mam. No i spoko. I będziemy mogli teraz już kontynuować dzisiejszy wątek. To znaczy, będziemy robić zadanie związane z Dexem. I będziemy teraz czekać na kolejne poziomy. Czyli będzie bitka, będzie jatka i będziemy po prostu robić wszystko, żeby odblokować wszystkie umiejętności. Jak widzicie, widać miliony wrogów na radarze. Część z nich to po prostu zwłoki, których ja nie przeszukałam. Pokorzystamy sobie z okazji. Żarowników rzadko kiedy widuję. Jak widzicie, też nie ma nic szczególnego jakby z nich. Ja nie wiem, czy dobrze robię, że idę dołem. Chyba niekoniecznie. No, ale dobrze. Dolecimy na górę? No. Czyli jednak to paliwo coś w sobie ma nowego. No dobrze.
Tato! Nareszcie dotarłeś! Jest dokładnie tak, jak mówiłem. Ten głos z Mararkoru wydaje się tutaj znacznie donośniejszy. Czyli teraz możesz lepiej zrozumieć Kassandrę? Tak, ale to nadal jedno na pięć słów. Pewnie poszłoby mi lepiej, gdybyśmy stanęli dokładnie na linii sygnału. W porządku. Wobec tego będziemy musieli wejść do środka, a formatory nie należą do najprzyjemniejszych miejsc. Masz przez cały czas trzymać się blisko mnie. Dobra. Nie traćmy więc czasu. Wpadamy i wypadamy, najszybciej jak się da. Uczepię się ciebie jak rzep psiego ogona. No dobrze, pora na mnie. Tylko odwiedź mnie od czasu do czasu, zgoda? Spokojnie. Dbaj o siebie, Dex. Że co? Przecież idziemy razem, chłopie. Dobra. Wciąż nie mogę konkretnie określić, w którą stronę Kassandra kieruje swój głos, ale będę próbował. Dobra. Tutaj w Alfarze jest możliwe... O kurde. Dex tu zejdzie za mną? Tak, masz jetpack. Dobra. Tutaj jest sporo chyba potworów, bo mi pokazuje ich aż za dużo. Ewentualnie są to ciała, które po prostu są nieprzeszukane przeze mnie. Mhm, tak. Wiadomo, jest parę wyjątków. Natomiast... no dobrze. Przejdziemy bokiem, żeby tam... Dobra, nieważne, po prostu biegnijmy. Wygląda na to, że będziemy mieli chyba jakichś nowych przeciwników. Przynajmniej częściowo. Alfara była dosyć rozległa. Dobra, tutaj akurat mamy chyba zwłoki, które są nieprzeszukane. Kurde, mogłam sobie zmienić te rytuały, bo już teraz mam tą regenerację i bez tego. Ale w sumie... Najpierw powinniśmy rozejrzeć się po Alfarze. Wyczuję, kiedy znajdziemy najlepsze miejsce. Dobrze, synu, na spokojnie. Widzę, że gra bierze pod uwagę to, że jestem z dzieckiem i nie mam zbyt jakichś wymagających przeciwników. W sumie to git. Wiecie, no, przeciwników i tak musimy bić i tak. Jezu. Wiadomo, jednak chcemy jakieś tam punkty doświadczenia mieć z tego, prawda? Te działotwory się delikatnie... bagują. Ale widzę, że gra mi daje całkiem spoko przeciwników. Nic wymagającego. Dobra. Moim zdaniem najbardziej prawdopodobne jest, że Kassandra stara się nawiązać łączność z komórką komputera centralnego. Tak, ale to nadal jedno na pięć słów. Pewnie poszłoby mi lepiej, gdybyśmy stanęli dokładnie na linii sygnału. Dobrze, Dex, nie bój się. Dobra, fajnie, że to przez ciebie przelatuje. Dobrze. Ta broń jest przeopę. Chociaż co prawda rakiety są dosyć drogie. Jeszcze będziemy mogli nawet jakieś eliksiry sobie zrobić. Szczególnie tutaj akurat na inteligencję, nie?
Dobra, jest kolejny jakiś wróg na radarze. Chyba nie założyłam tarczy. Założyłam, dobrze. Cześć, panie szperacz. Spoczko. Syn jest ze mną, jest. A my co? No może przejdziemy się tutaj na wprost. Chociaż pokazuje mi wrogów po bokach. Wiecie co? Skorzystamy. Skorzystamy z prostej przyczyny. Mimo wszystko to są jednak punkty doświadczenia, nie? Wiadomo, czasami się walczyć nie chce. Ale by się po prostu przydało. Nie powiem, ten szperacz mi tu przeszkadza. Wolałabym tego czerwa najpierw się pozbyć. Ale nie będę marudzić. No, pokusiłam się. No nie wiem. Może jej też chodzi o komórkę badawczą. Szybciej, zanim ten głos znowu ucichnie. O, witam pana Bazyliszka. Dobra. To mnie aż przewrócił z wrażenia. Jeszcze ty. Ogólnie to już czuć, powiem wam, że gra się zbliża do końca. Jesteśmy w czwartym rozdziale. Więc nic dziwnego, że już jest taki powiew. No. Ale wiadomo. Dobra, to były boczne komnaty. Możemy się wracać. Tutaj też była chyba boczna. Gra nas kieruje w tę stronę. Oto on. To z nim próbuje się skontaktować Kassandra. Nadal nie zrezygnowała? Nadawała przez cały czas. Najwyraźniej bardzo jej na czymś zależy. O, to tamta kapsuła. Przypomina nieco tę, w której siedział Dawkins, gdy był jeszcze hybrydą. Kassandra próbuje przejąć kontrolę nad tą kapsułą, ale coś jej w tym przeszkadza. Czyżby technologia ze Starego Świata? Trudno powiedzieć, ale dla niej to chyba jakaś martwa strefa. Chce coś z tym zrobić, ale nie potrafi nad tym zapanować. Połączyła się z komputerem centralnym. To zapewniło jej bezpośredni dostęp do synaps formatora. Skoro Kassandra nie potrafi kontrolować tej kapsuły, dlaczego jej nie zniszczyła? Przy użyciu takiego urządzenia sztuczna inteligencja jest w stanie zjednoczyć się z umysłem człowieka. Nie wyrzuciłaby czegoś tak przydatnego tylko dlatego, że nie działa jak trzeba. Ona chce to naprawić. Chyba planowała to od samego początku. A co jeśli się mylisz? W czasie twojej nieobecności nie wygłupiałem się z zabawkami, tato. To dla mnie nie pierwszyzna. U banitów takie automaty walały się praktycznie wszędzie. Nauczyłem się u nich ze wszystkiego korzystać. A niby czym innym mogłem się tam zajmować? Zresztą przede wszystkim po to mnie tam do nich wysłałeś. Wiem, że jesteś wyjątkowy, ale... Zaufaj mi, wiem co robię. Czy moglibyśmy wykorzystać to urządzenie, by podsłuchiwać Kassandrę bez jej wiedzy? Nie tylko. Jestem pewien, że od razu uzyskamy też dostęp do jej tożsamości.
A przy odrobinie szczęścia nawet do algorytmów kontrolnych. Musiałbym jednak wdrapać się do środka i podpiąć pod maszynę. Zamierzasz wejść tam do środka? Nie ma mowy, żebym na to pozwolił. Zastanów się. Jeśli mam rację, to rozwiążemy naraz wszystkie nasze problemy. Jesteś zbyt ważny, by ryzykować życiem dla szalonego eksperymentu. Przez cały czas szukałem sposobu na to, żeby jakoś się wesprzeć. I gdy nareszcie go znalazłem, zabronisz mi go wypróbować? To po prostu zbyt... Zbyt niebezpieczne? Ciągle to mówisz. Mimo to szkoda zmarnować taką okazję. Ale dlaczego to musisz być akurat ty? Niech zrobi to ktoś inny. Przecież nikt poza mną nie słyszy Kasandry. Albo ja, albo nikt. Cholera, Dex! Wiesz, że to prawda. Powinienem zająć miejsce w kapsule, byśmy wykorzystali ją do ataku na SI głównego formatora. Nie wybiję ci tego z głowy. Co? Daj mi to sprawdzić. Proszę. W porządku. Do dzieła. Będziesz ze mnie dumny. Jeśli mój plan się powiedzie, skontaktuję się z twoim dronem. Gdybyś chciał ze mną porozmawiać, użyj do tego Kroniego, dobrze? No to szybko, zanim się rozmyślę. Dziwne. Ja pierniczenia. Na przyszłość będę ostrożniejszy. No dobrze. A dlaczego mi pokazuje cały czas to miejsce? Cele misji. A drugi cel jest gdzie? Okej, Kronioł 4, dobra. Czyli tak. Teraz robimy tak. Atak na pustkowie. Nie, dziwna kraina. I lecimy w takim razie od razu do Mararkor Przełęcz. I zobaczymy, co tutaj możemy znaleźć. Mam nadzieję, że Kaja nie będzie aż tak wkurwiona, jak myślę. Później mi powiesz, chłopie. Najpierw skończmy, co zaczęliśmy. Może powinniśmy ponownie omówić nasz plan. Atak w Mararkorze. Dowódco, stało się to, czego się obawialiśmy. Wróg ruszył z głównego formatora Kasandry. Zamierza zaatakować nasze terytoria. Czekamy na twoje rozkazy, by zaatakować i położyć temu kres. Oddamy cześć tym, którzy wymaszerowali z nami do Mararkoru. Powinniśmy zaczekać. Dobrze, zaczekamy. Nie teraz. Zapomniałeś, że jesteśmy na wojnie? Póki trwa bitwa o Mararkor, muszę wypełniać swoje obowiązki. Aha, dobra, no to fajnie. Dobrze, tutaj wszędzie są przeciwnicy, ale to nie są mutanty, także... Spróbujmy zrobić tak. Pokazuje mi tutaj jakieś postaci, nie wiem co to, ale widzę, że musimy chyba powybijać te cholerstwa. No i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie.
Pokazuje mi już kupę wrogów na radarze. Mogą to być też zwłoki, nie? Możesz w dupę. Dobra. Raz kozie śmierć. Dobra. Robimy jeszcze ignorancję bólu. Dobra, nie ma... Okej, tu jest ten główny boss. Raczej jest okej. Nie czuję jakiegoś, wiecie... wielkiego niebezpieczeństwa. Tu jest zwykły kurator. Kurator oświaty. Dobra, pożartujemy sobie, też trochę, bo można. Dobra, najważniejsze umiejętności mamy porozwijane. Postać mamy już rozwiniętą tak, że chyba lepiej się nie da mieć. Widzę, że ten dowódca... Okej, bo to jest w sumie zwierzchnik, ja dopiero teraz zauważyłam. Dobra, jakiś zapis, coś, gdzieś. Dobra, bo jakoś tak mi nie idzie trafianie w tych panów. Może tego Vrixa byśmy... Dobra, bo się zrobiło trochę niewygodnie. Atakuje chyba zbyt wiele osób naraz, nie? Tego kuratora, no właśnie. Jest okej. Fajnie. Ten podżegacz w sumie też mógłby już zdechnąć. Dobra, jeszcze tak z cios albo dwa. No, odepchnął mnie nie wiem jakim prawem. Super. Porządki na przełęczy w Mararkorze. Czytelny czy nie? Zwierzchnik został pokonany. To następny. Dobra, bo ten do mnie strzela i mnie denerwuje. Wiecie co, podleczę się trochę, korzystając z okazji. Aha, bo ja mam też to powyłączane. No, co ja tak jakoś, ja nie wiem, ja sobie nie radzę. Mam takie przeczucie jakieś dziwne. Okej, widzę, że Fox tu przyszedł mi pomóc. Dobra, w ogóle ludzie przyszli. No dobrze. Mararkor to niebezpieczna kraina. Rozważnie korzystajcie z zasobów. Dopilnuję, byś wrócił. Powodzenia na polu walki i w głównym formatorze. Oby nasze ofiary nie poszły na marne. Dowódco, za Magalana. Ja nie rozumiem trochę, co to znaczy zróbmy to. Dlatego po prostu sobie będę teraz wybijała wrogów i już. Cześć. Pajacu. Zawsze jakiś tam ekspik, nie? Ja
Dobra, no Frix jest martwy. Przeszukałam go w ogóle. Teraz już tak. A co się stanie, kiedy ja powiem Tialgowi, że ruszamy? Dobrze, zróbmy to. Zwierzchnik wciąż stoi na czele niemiańskich oddziałów. Koczuje w... Aha, dobra, to w ten sposób działamy. Okej, czyli faktycznie wybijamy sobie ich po kolei jakoś tam sami, nie? Dobra, to teraz tutaj mamy klaka. I tutaj dobrze by było może sobie wykorzystać pomoc Olega, nie? Jeszcze coś. Co tym razem? Siedzą tam i czekają na rzeź. Kiedy atakujemy? Naprzód! Tak! Do dzieła! Okej, czyli w ten sposób. Oby na miejscu nie okazało się, że będziemy się opierdalać i słuchać jakichś bajek. Daj mi znać, gdy akcja zacznie się na całego. Do tego czasu zamierzam się zajmować swoimi sprawami. Jasne? Jeszcze to coś! No i gościu, nie zauważyłeś, że już jest jawka? Dobra, pan wykolejeniec. Wow, przewrócili tego kleszka. Spoko. Pożałujesz tego. Dobra, wiecie co, pomogłabym im w sumie, bo... Dobra, widzę, że nie muszę im pomagać. Kurde, nie dostaję expa, jego nie zabijają. To niedobrze. Dobra, ci sobie poradzą raczej z tym podżegaczem. Tu jest klak. Dobra, ja powinnam się zająć tymi kuratorami chyba. Dobra, jest jadka ogólnie, rzecz ujmując. Spoko. Tutaj pan kurator walczy. Dobra, mnie interesuje, gdzie jest nasz podopieczny. Okej. Okay. A tak na pustkowie się udał. Zwierzchnika ktoś wykończył chyba tutaj. Nawet go nie widzę. To niedobrze. Gdzie ten zwierzchnik leży? A, tu jesteś. Cześć, klak. Tylko na tyle ich stać? Sprawdźmy, co jeszcze można stąd zgarnąć. Baw się dobrze przy... Czym ty się tam zajmujesz? Dobra, czyli mamy takie różne grupy, z których po prostu atakujemy. Kolejną mamy tutaj. Wschodni Mararkor. Musimy się tam w takim razie przebić. Ale moi drodzy, to już będziemy robić w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że dzisiejszy Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film, a w kolejnym ruszymy dalej na Mararkor i zobaczymy, co uda nam się tutaj dalej zrobić. Trzymajcie się i cześć!